zalegała głębie wód, a tchnienie Boże unosiło się nad wodami. I rzekł Bóg: niech powstanie światło. I światło powstało. I widział Bóg, że dobre jest światło. I rozdzielił Bóg światło od ciemności. Nazwał światło dniem, a ciemność nocą. I tak nastał wieczór. I nastał poranek, dzień pierwszy. I rzekł Bóg: uczyńmy ludzi na obraz nasz, podobnych do nas, a niech władają rybami morza i ptactwem nieba i domowymi zwierzętami i wszelkimi płazami pełzającymi po ziemi. I stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boga stworzył ich. Stworzył mężczyznę i kobietę i błogosławił im Bóg i rzekł do nich: płodni bądźcie i mnożcie się, napełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją. Władajcie rybami morza i ptactwem nieba i wszystkim zwierzęciem świata ruszającym się na ziemi. I wziął Jahwe, Bóg, człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I przykazał mu Bóg: możesz jeść dowoli ze wszystkich drzew ogrodu, ale z drzewa, które daje wiedzę o dobru i złu, jeść nie będziesz. Gdybyś z niego zjadł, czeka cię pewna śmierć. A ze wszystkich dzikich zwierząt, które stworzył Bóg, wąż był najchytrzejszy i odezwał się do kobiety: czy to prawdy Bóg zapowiedział, że nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew ogrodu? Możemy jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu, tylko owoców z drzewa, które stoi po środku, nie możemy dotykać, nie możemy jeść, bo inaczej pomrzemy. Na pewno nie pomrzecie, ale wiem, że gdy zjecie owoc z niego, otworzą się wam oczy i będziecie wiedzieli, co dobre i złe. Adamie, gdzie jesteś? Słyszałem głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, że jestem nagi, dlatego się skryłem. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Kobieta, którą postawiłeś przede mną, dała mi owoc drzewa tego zjadła. Cóżeś uczyniła? Wąż mnie zwiódł i zjadła. Ponieważ to uczyniłaś, uczyniłeś jesteś przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich stworzeń. Czołgać się będziesz na brzuchu i prochem karmić po wszystkie dni tego życia. Nieprzyjaźń wprowadzam między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a potomstwo jego. Ono zmiaży ci głowę, a ty zmiażysz mu piętę. Obłoki. Świat przez grzechy nieszczęśliwy
woła z nocy głębokiej. I tak ojciec się zlitował nad nędzną ludzi dolą. Syn się chętnie ofiarował, by spełnić wieczną wolę. Zaraz Gabriel wstępuje i Maryi to zwiastuje, i że z Ducha Świętego pocznie Syna Bożego. Anna przeczysta w pokorze, wyrokom się poddaje, więc mieszczą się wyroki Boże, słowo ciałem się staje. A gdzież się Adama plemię, Zbawiciel zejdzie na ziemię, drżej piekło, on twe mocy, wiecznej pogrąże nocy. Oto już i głos rozchodzi. Stańcie, bracia uśpieni, Zbawiciel wasz nadchodzi, noc się w jasny dzień mieni. Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się też Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu Dawida, żeby się zapisać z poślubioną sobie Maryją, będącą brzemienną. Kiedy tam przybyli, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Narodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, dlatego że miejsca dla nich nie było w gospodzie. Yeah.
przytomnij wreszcie i nie treć wiele. Będziesz miał nie smutek, lecz wesele. A gdzie ta luna, co mi o niej mówisz? Dla Boga, czyś ślepy? Czy jeszcze nie widzisz? Przetrzej je oczy. Spojrzyj w prawą stronę. Nad samym Betlejem widać wielką lunę. Oj, prawda? Już widzę, ale to nie żarty. Gdyś mi prawdę mówił, ja byłem uparty. Cóż więc uczynimy? Ja myślę, najlepiej drugich obudzimy. Poczekaj jeno trochę. Jeszcze nie chodź, Stachu. Może nadaremno narobiłbyś sprawy. Sam sobie nie wierzę. Może mi się marzy. Trzeba by uważać, co się jeszcze zdarzy. Ej, na co będziesz dłużej czekał? Ja krzyknę na drugich, sam będę uciekał. Czym prędzej, tym lepiej, że bydło zajmiemy, bo jak się spóźnimy, do szczętu zginiemy. Żebyś był cierpliwy, słyszałbyś śpiewanie. Ale kiedy nie chcesz, niech się tak stanie. Idźmy więc, wołajmy, niech wszyscy wstawaj. Mnie się wszystko zdaje, i anieli śpiewają. Bartek, Marek, Szymek, Kuba! Wstańcie, Chyżo, bo nad nami zguba! Jak pożnięci świdzieli, nic nie słyszycie! A przecież ze szczyta! Coś się złego stało! Czy naszą przyrodę nieszczęście się spotkało? Albo się wam śni, albo dusi zmora. A możeście sobie popili z wieczora? Tak ci ja też mówił, jak nie macie budził. Wstać mi się nie chciało, ledwo mnie docudził. Myślałem, że przez sen ten mocny Maruda wrzeszczy i opowiada jakieś cuda. Wstawaj, tano bracia, a wszystko wyszycie. Cuda niesłychane, którym nie wierzycie. Jakbym ciężkim młotem serce we mnie bije. Może żaden z nas jutra nie dożyje. Gwałt! Niebo Boże! Ziemia się zapala! Już na cały świat nieszczęście się zna! Uciekaj, prychło, nie ma co tu czekać. Być lepiej zawczasu, niż późno uciekać. Nie bójcie się, pasterze. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Czy wiecie, że dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, któremu na imię Mesjasz Pan? A to będzie znakiem dla was. Ujrzycie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Skoro to usłyszał król Herod,
przeraził się okrutnie, a z nim cała Jerozolima. Zobaczymy, kto silniejszy. Czy on, czy ja, król najpotężniejszy.